Cześć, dzisiaj jest film z historii mojej rakiety Amur. Dobra, no tutaj zacznę od podstawowych informacji, że rakieta Amur powstała 20 maja jako moja druga rakieta Polenie 2,5. Ten tutaj czarny pasek, który widzicie, został dodany dla estetyki, no i pierwotnie rakieta była zbudowana modułowo. Pierwszy start Amura odbył się 22 maja 2019 roku. No niestety na skutek niestabilności rakieta się rozbiła. Również była na za słabym silniku niż powinna. Kolejny start 25 maja również nie był udany. Rakieta z dociążoną głowicą po wystrzale spadochronu rozpadła się na dwie części. Czubka niestety mi się już odnaleźć nie udało. Po dwóch nieudanych startach i naprawieniu rakiety została ona nieco przebudowana. Jak tutaj widzicie, czubek jest mniej ostry, no i została przedłużona tą taką oto brązową rurką. Pierwszy udany start Amura odbył się 8 czerwca. Jak tutaj widzicie, rakieta poleciała w miarę prosto i spadochron otworzył się tak, jak powinien. Rakieta Amur we wszystkich lotach oprócz pierwszego używała silników C6 z opóźnieniem 5 lub 3 sekundy. Było widać na filmach, gdzie spadochron otwiera się na różnej wysokości. Opadała również na dwóch niewielkich spadochronach, tylko podczas pierwszego startu silnik był inny. Był to A64. No i teraz tutaj możecie zobaczyć większość startów tej rakiety. Ostatni start odbył się 21 lipca 2019 roku, kiedy na skutek testu nowego spadochronu nie zdążył się on Myślałem, że otworzyć się i rakieta spalił. rozbiła się o ziemię. No i nie udało się już jej naprawić, była zgięta w połowie, nie było to do naprawienia.